There's no doubt the mysterious warrior was a Sith. Always two there are. No more, no less. A master and an apprentice. But which was destroyed? The master or the apprentice? Darth Bane to postać wymyślona przez Lucasa na potrzeby pierwszego epizodu. W filmie słyszymy, jak Yoda mówi, że dwóch zawsze ich jest. Ni mniej, ni więcej. Mistrz i uczeń. W scenariuszu filmu znalazła się informacja, że jest to zasada dwóch, wymyślona przez dawnego Sitha o imieniu Bane. Darth Bane żył około 1000 lat przed wydarzeniami z filmów. W tym czasie trwały w galaktyce nowe wojny Sithów, ciągnące się przez milenium. Bane urodził się jako Desel i był górnikiem na planecie Apatros, gdzie wydobywał Cortosis, ale uciekł i dołączył do Bractwa Ciemności, czyli do Armii Sithów. Walczył jako zwykły żołnierz, ale Lord Kopecz odkrył jego potencjał w mocy i zaproponował Deselowi naukę w Akademii Sithów na Korribanie. Tam uczeń robił szybkie postępy i zaczynał przerastać swoich nauczycieli. Opuścił Akademię i udał się na Rakata Prime, czyli planetę Rakatan, znaną z gry Knights of the Old Republic. Tam Bane odnalazł holokron Dartha Revana. Bractwo Ciemności już wtedy podejrzewało Bane'a o zdradę, więc wysłano za nim mistrza szermierki z Akademii, Kasima. Bane go zabił i nadał sobie tytuł Dartha, co było sprzeczne z zasadami Bractwa Ciemności, które skupiało się na współpracy Sithów we wspólnej walce przeciw Jedi i Republice. Bane dołączył do sił Bractwa w bitwie o Rusan i podsunął ich liderowi, Lordowi Kanowi, pomysł odprawienia starożytnego rytuału Sithów, który wytworzyłby na planecie bombę myśli. Sithowie wierzyli, że tylko Jedi padną jej ofiarą, ale w efekcie zginęli wszyscy wrażliwi na moc, poza Darthem Bane'em i małą dziewczynką, Zana, którą Sith odnalazł i wziął na uczennicę. W wyniku działania bomby myśli powstała na Rusan Dolina Jedi, znana z przygód Kyla Katarna. W ten sposób Bractwo Ciemności zniknęło, a Jedi uznali wszystkich Sithów za wymarłych. Bane i jego uczennica mogli się ukryć i poszukiwać sposobu przejęcia władzy w galaktyce. Plan ten, jak wiemy, nie zmienił się przez 1000 lat. Zasada dwóch, którą wymyślił Darth Bane, polegała na tym, że mistrz szkolił ucznia, który musi go przerosnąć umiejętnościami i udowodnić swoje zdolności poprzez zabicie mistrza. W ten sposób każdy kolejny Sith miał być potężniejszy niż poprzedni. Treść zasady brzmiała dosłownie: dwóch ich powinno być, nie więcej, nie mniej. Jeden by przyjąć potęgę, drugi by jej pożądać. W późniejszym etapie swojego życia Darth Bane zajmował się szkoleniem Zana i poszukiwał dziedzictwa Sithów. W czasie jednej z wypraw trafił na Duksun, gdzie zaatakowały go orbaliski. Te stworzenia mogły go zabić swoim żrącym kwasem, ale dzięki mocy udało mu się obronić. Jednak orbaliski pokryły znaczną część jego skóry, tworząc niezniszczalną zbroję, która była niewrażliwa nawet na uderzenia mieczy świetlnych. Jednak Darth Bane nie skupiał się tylko na kolekcjonowaniu pozostałości po dawnych Sithach, ale chciał też mieć udział w rozwoju ich dziedzictwa. Dlatego długo próbował tworzyć własny holokron, który potem pojawia się w komiksowej serii o tytule Dziedzictwo właśnie. W czasie ich przygód Zana i Bane kilkukrotnie stawali w sytuacji, gdy prawie odkryto ich tożsamość. Jedi byli bliscy dowiedzenia się o nich, ale za każdym razem udawało się przed nimi ukryć lub ich zabić. Jednym z groźniejszych spotkań było starcie na Tytonie, gdzie Bane stracił orbaliski i prawie umarł. Jego uczennica przez cały czas pozostała lojalna zasadzie dwóch i nieraz ratowała życie swojego mistrza. Dopiero gdy była gotowa, wyzwała swojego mistrza na pojedynek i zwyciężyła. W nowym kanonie Darth Bane pojawił się raz w serialu The Clone Wars. W ostatnim sezonie Yoda odbywa podróż i trafia na planetę Moraband, czyli Korriban, i spotyka tam ducha Dartha Bane'a, autora intrygi, której finał oglądamy w Zemście Sithów. Jeśli chcecie poznać bliżej historię tego Sitha, warto przeczytać książkową trylogię Dartha Bane'a, czyli Droga Zagłady, Zasada Dwóch i Dynastia Zła, lub sięgnąć po komiks o jakże odkrywczym tytule Jedi vs. Sith. Dzięki wielkie za uwagę
i do zobaczenia w kolejnych filmikach na kanale Biblioteki Osus. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Dead, you are already.